Pan Andrzej? Tak, słucham. Mam coś dla pana. W razie czego? Niech pani wali do mnie jak w dym. Ja tylko w ramach usług dla ludności. A my tak samo. Do widzenia tak samo. Panu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia pani. No właśnie, ale tak już na sam koniec, bo już wiem, że za chwilę wchodzimy na scenę, czy pan wchodzi na scenę, zmiennicy. I tak też była taka rola, taka też związana z kobietami. A zmiennicy to był, to tak. Zmiennicy, może nie ze swingiem. Nie, zmiennicy to był Stanisław Bareja, Bogu Świętej Pamięci, niezwykły człowiek. Wszyscy go przez ten pryzmat jego filmów. A te filmy były dosyć prymitywne. W ogóle filmy były prymitywne, ale on do tego się przyznawał. Że on robi taki film, który nikogo na świecie nie będzie śmieszny, tylko w Polsce będzie śmieszny. Nie przywiązywał zbytniej wagi do tego, jak aktorzy grają, bo on kochał tych aktorów i brał tych swoich zawsze. Twoje szczęście, że zasadniczo nie tknę kobiety w odmiennym stanie, bo już dawno bym cię sflekował, maleńka. Który to miesiąc? 5. Tak właściwie wiesz. To już nic nie da się zrobić! Ja tylko dokładam do tego interesu. Dlaczego milczałaś? Bo bałam się przyznać. Trzeba coś wykombinować. Jak widać, to zawsze do mnie. Ten twój prezes to duży kozak. Odpada. Jedna też go chciała wrobić i skończyło się w sądzie. Pokazał rachunki, że był cały miesiąc w Bangkoku i zaświadczenie od lekarza, że jest impotentem. Od dziecka. Ale Stanisław Bareja był naprawdę cudownie inteligentnym facetem. Wnikliwie obserwujący naszą rzeczywistość. No, pisywam ją w ten na niewinny sposób, ale jeżeli chodzi o... jak tam byłem u niego w domu, jak robiliśmy zdjęcia próbne do zmienników, bo ja miałem gdzieś rolę tą, którą grał Klimierzek. Tak. Ale nie wiem, dlaczego to nie wyszło. Może dlatego, że nie miałem prawa jazdy? Nie wiem. A nie miałem prawa jazdy przecież. Ale to nie wyszło. Ale odbyłem parę rozmów z tym, ze Stasiem Dareją. No zmienić, no to taka rola Alfonsa, nie? No tak. No. Po kolei takiej roli się dostaje, taka bierze się. Proponują ci rolę, bierzesz tę rolę, no potem bierzesz za to odpowiedzialność. Za każdą rolę, którą wziąłeś do pracy. A jak nie wziąłeś, to znaczy, że nie było. To nie jest fajnie. Tylko wstydu się najadła i opinię zepsuła w społeczeństwie. No to masz właściwie grupę krwi, co? Nie pamiętam. Chyba gdzieś to zapisali. Chodzisz na kontrolę, nie? Jest grupa krwi A. To bardzo ważne. Teraz znajdźmy faceta z grupą B. Już się nie wykręci. No i przez to jest pan kojarzony z tym takim czarnym charakterem. O Boże mój jedyny, no... romantyka marzyzna. Wojtek Stonczyk, mój kolega ze szkoły teatralnej, który był na Wydziale Wideoteatrzy znajomy ze mną, który napisał chyba Wampira, tekst, który wyreżyserował Maciej Kajczewski, który został jakby teraz w filmie, nie ten tekst, tylko ta cała historia o facecie, który zamordował tam na Śląsku, na Śląsku. Wojtek Stonczyk powiedział mi kiedyś w szkole teatralnej, na drugim roku siedzieliśmy w bufecie, gdy można było palić w aparach dymu papierosów czytał, palił czytany Dedek, co bym ci nie powiedział, kurwa, on miał takie francuskie, kurwa, Hamleta w Rudziągu nawet nie zagrasz. O, dzień dobry. Amerykańska automata, dowiązana krawata. Uwaga, za chwilę wyleci ptaszek. Fantastyczne, prawda? Nowa miłość? My się kochamy od dawna. Nie wiedziałeś o tym? W takim razie macie to ode mnie w prezencie ślubnym. Ale zagrałem parę fajnych ról w teatrze, o których niewiele osób wie. Też w teatrze telewizji, który sobie bardzo cenię. Ale niniejszym wszystkich pozdrawiam. Hamleta to już nie zagram, ale mogę zagrać jeszcze swing poloniczną, mogę zagrać swingu, mogę zagrać Ryszarda III w teatrze w Wrocławiu. Cezary Morawski, pozdrawiam cię. Albo mogę zagrać Saleriego. Ten też będzie fajny. A kto zagra Mozarta? Znajdziemy aktora. Mówiłem? Przecież ty przynosisz wstyd dla całej naszej branży. Ja haruję jak wół, a ty słabie. Zbliżę się. A dziś już za chwilę swing w Gdańsku, jutro w Gdyni, wczoraj w Wejherowie. A dziś teraz moim Państwa gościem był aktor pan Tomasz Dedek. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Was wszystkich i obserwujcie nasze poczynania, bo tak naprawdę bez Was to my w aktorzach nie będziemy się mieć. Gdyby nie Wy, nie byłby nas. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Był atak gazowy, już nie żyjesz. Chciałby się uderzyć plutonowego w mordę? Załóż maskę! Teraz granat! Kierunek wzgórze, czołganiem naprzód! Powstań! Pluton! Wzdłuż szeregu zbiórka! Brawo! Zagraliśmy coś. Myślę, że wybierzemy coś, tak? Nie? No jasne. Dzięki bardzo. No.